W 2011 roku Techland podbił świat zombie za pomocą Dead Island, ale już dwójka, którą zapowiedziano 3 lata później, miała być robiona przez inne studio. Jest to gra, która powstaje od 8 lat, wszyscy się zastanawiają, gdzie to zniknęło. No a tutaj wyjątkowa okazja, bo Jordan miał okazję zagrać w Dead Island 2, w jego aktualną wersję, które no, dostaje w końcu datę premiery, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o Dead Island 2, o wrażeniach z rozgrywki, o tym, co gra ma oferować, no i czy jest na co czekać. Tak jak widzieliście pewnie, bo to leci o 22 we wtorek, czyli chwilę praktycznie po targach Gamescom, gdzie po raz kolejny właśnie Dead Island 2 zapowiedziano i miałem tą przyjemność, że zagrałem chwilę. Twórcy mówili, że jest to już beta wersja, gra jest grywalna od początku do końca i etap był gdzieś w 2/3 gry i wydaje mi się, że w miarę pokazywał to, czym ta gra będzie i wrażenia moje są jak na razie bardzo in plus, ale to zaraz przejdziemy do detali. Okej, no to skoro zagrałeś w końcu w tę mityczną, nieistniejącą grę, to przybliż w ogóle o co chodzi w tej serii najpierw, czym się ta gra różni na przykład od bardziej znanego ostatnio Dying Lighta. Pierwszy, Dead Island, nie Dying Light, był grą Techlandu i to było trochę takie Diablo pierwszoosobowe z zombiekami, znaczy mówi się luźno, że to jest action RPG. Generalnie głównie robiłeś tam questy, często fetch questy, ale chodziło głównie o to, żeby masakrować zombie, podbijać level i cały czas zbierać loot, zbierać jakieś śmieci, zbierać brońki. I dwójka też jest taką grą, ale są pewne zmiany. Znaczy, na pewno zmienił się ton gry. Już trailer pierwszy Dead Island 2 zapowiadał to w 2014, że to będzie bardziej komediowe, bardziej prześmiewcze i twórcy w trakcie pokazu i też w trakcie wywiadów, które udało mi się z nim przeprowadzić, podkreślali, że chodzi im tutaj głównie o dobrą zabawę, że to ma być palpowe. Nawet parafrazowali pewnego kandydata na prezydenta, mówiąc, że ich ideą jest make zombies fun again. Okay. Co niestety wydaje mi się, u wielu polskich graczy może tę grę skreślać na starcie, ale jak zaraz uda mi się wam udowodnić, niekoniecznie tak musi być. Okej, czyli czy ja dobrze pamiętam, że pierwszy Dead Island miał ten taki trailer w zwolnionym tempie i w ogóle, Znaczy wstecz się tam pewne rzeczy działy, tak? Zwolnione tempo i to w ogóle jest o tyle ciekawe, że to zapowiadało o bardziej dramatyczną grę, bardziej jakieś rozważania filozoficzne, a tak naprawdę to po prostu był taki hack and slash. On był mroczny i dwójka też idzie w ten mrok, ale tutaj głównie chodzi właśnie o tą rozwałkę. Może właśnie przejdę do dema, gdzie to, co zrobiło na mnie wrażenie, to jak twórcy bardzo chcą, żebyśmy rozwalali zombie w coraz to bardziej widowiskowy sposób, coraz to bardziej absurdalnymi brońkami. Czyli było standardowo broń palna, która wpadała poprawnie, była katana, z którą się bardzo przyjemnie masakrowało przeciwników i były też takie dziwne rzeczy w stylu jakiś nóż z akumulatorkiem, który tam był elektryczny, czy toporek, który miał jakiś silniczek, miał obrażenia ogniowe. I to też się przekłada na konstrukcję świata i zombiaki. To znaczy były sytuacje w demie, które rozgrywały się na molo w Santa Monica. W ogóle akcja gry jest w Los Angeles, zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest wyspa, okay. To nie jest takie oczywiste, ale były sytuacje w stylu, jest jakiś zombiak, który się pali, nie? Ja myśląc, cholera, jestem na plaży, no to może go zluruję do wody, żeby się ugasił. Okazało się, że to nie było konieczne, bo obok był kanister z wodą i mogłem po prostu go polać. Okay. I przez to, jak się do niego zbliżałem, no to on wcześniej zdawał mi obrażenia ogniowe, a tutaj jak go ostudziłem, no to udało się go łatwiej zbić. Były sytuacje, gdzie przejście na molo blokowała mi kałuża kwasu, no to znowu, przechodzisz przez to, masz obrażenia trujące, ale znowu, kanister z wodą można było polać i zmyć ten kwas. Była sytuacja, gdzie była jakaś kałuża albo jakieś kable, to aż się po prostu prosiło, żeby to podpiąć do prądu. A była też taka sytuacja w demie, gdzie jeden z zombiaków miał ten taki skafander ochronny, tak zwany hazmat suit, i miał jakąś taką butlę z gazem, z czymś łatwopalnym. No i tutaj jeden celny strzał, on wybuchł, bo to było coś łatwopalnego, no i tam jego ferajna cała padła. Okej, czyli gra jest bardzo, powiedziałbym, interaktywna, jeśli chodzi o te wszystkie żywioły i faktycznie ma to być rozwinięty element. Mówisz o tych różnych brońkach. Zakładam, że system craftingu jest tam pewnie dość zaawansowany. Chyba wszystkie takie gry o zombie tego typu zawsze stawiały na crafting i na tworzenie własnych jakichś właśnie takich kombinacji broni. To jest taka rzecz, której nie udało mi się sprawdzić do końca i tutaj próbowałem wyciągnąć coś z twórców, czy możemy się spodziewać czegoś z Borderlands, żeby mieć tego w cholerę, czy jak na przykład Dead Rising, chociaż fakt, ponoć Dead Rising nie jest dalekie, jeśli chodzi o klimat i to
to nie ma być super realistyczna gra. To jednak nie dowiedziałem się o tym craftingu za dużo. Chociaż patrząc po tym, co zbierałem i po tym, że bronie się psuły, a miałem ich bardzo dużo, to czuję, że możemy się spodziewać powtórki z jedynki w tym temacie. Okej, okay, dobra. No to ten trailer do dwójki, który pojawił się 4 lata temu, stał się już na tyle trochę memem, że ostatnio Goat Simulator aż wyśmiewało tą ideę, zapowiadając nową odsłonę. No ale właśnie, 8 lat, kiedy ta gra niby istniała, niby nie istniała. Czy to w takim razie jest ta gra sprzed 8 lat? Czy to jest to samo studio, które to robi? Co się zmieniło? No właśnie, i tak, i nie. Mówiliśmy o tym w materiale ostatnio, że tam były jakieś zawirowania, że zmieniono silnik, zmieniono twórców i na chwilę obecną to, co ogrywaliśmy, to robią ludzie z Dambuster Studios. Oni robili chociażby Homefront Revolution. I z tego, co mi opowiadali, to oni w 2018 dołączyli do tego projektu i zbudowali grę w dużej mierze od podstaw. To znaczy, nadal została idea, rozwalamy zombie, jest fajnie, jest trochę szyderczo, ale mamy tutaj inny silnik, bo to jest zmodyfikowany ponoć mocno Unreal 4. Szkoda, że nie piątka, no ale te 4 lata temu nie było piątki, no więc niech będzie. I zmieniono kilka rzeczy, bo chociażby jak znajdziecie w sieci jakieś materiały z E3 2015, kiedy jeszcze inny deweloper pracował nad Dead Island, to były tam pojazdy. W jedynce też były pojazdy. Owszem, nie był to super ważny element, ale pomagał się przemieszczać i też łatwiej się to zombiaki kosiło. Tutaj ponoć to wycięto i twórcy mówili, że no, bo to jest kwestia geometrii w ogóle poziomów, że jednak ludzie częściej, jak mają auta, to wykorzystują je, nadużywają ich, uciekają z zagrożenia, a tu właśnie chodzi o tą skondensowaną zabawę, przez to etapy są bardziej rozbudowane. Wydaje mi się, że na to molo, które wszedłem w trakcie dema, dało się wejść na kilka sposobów, ale tak, w dużej mierze jest to gra zbudowana od podstaw, został tylko tytuł, został tylko tom, no i oczywiście miejsce akcji, którym jest Los Angeles. I o to też twórców musiałem zapytać, przecież to nie jest wyspa, tutaj twórcy mówią, ale słuchaj, to jest metaforyczna wyspa, bo sytuacja jest taka, że owszem, to jest to samo uniwersum, chronologicznie co się dzieje po poprzednich częściach, a czy w sensie pojedyncze po dodatku i możemy się spodziewać znajomej twarzy czy dwóch, ale generalnie nie jest wymagana znajomość lore ogromna. Twórcy sami podkreślają, nie chcemy blokować dobrej zabawy za sprawą lore. Ponoć fabularnie to jest tak, że minęło parę tygodni od wybuchu epidemii, Los Angeles jest objęte kwarantanną i nasz bohater bądź bohaterka, bo to wybieramy z kilku postaci, 6 bodajże, miała ta postać uczestniczyć w ostatniej próbie ewakuacji, ale ta próba ewakuacji się nie udała. Więc jesteśmy na tej takiej zamkniętej od świata wysepce, jaką jest Los Angeles. Okay. Miasto na kontynencie. Dobra, czyli mówisz, że zmienił się ton, czyli jest bardziej komediowo. W czym to widać w ogóle? Poza, zakładam, czy w narracji, czy to też w samym tym, jak wygląda gameplay? Co się może zmieniło w takim klimacie? W ogóle tutaj czuć, no, wytwórcy cały czas mówią o tej palpowości, jak gadałem z nimi o inspiracjach, mówili, że właśnie slashery, gore, lata 80, kino akcji z tamtych czasów. No, jak pewnie widzieliście trailer, no tam jest trochę tego. Czuć taką trochę Saints Row-owość, powiedzmy, ale do tego przejdziemy. No i jest masę przebijania czwartej ściany, chociażby Quest, który był na tym molo, nosił nazwę Boardwalking Dead. Gra słów, bo Walking Dead, ale też board, tak, bo możesz być znudzony, a boardwalk, no to jest oczywiście molo. No i też mówię, same brońki i chyba największe wrażenie zrobił na mnie system rozwalania zombiaków, bo jest on bardzo mięsisty, bardzo widowiskowy i czuję, że to może dawać graczom dużo frajdy. Twórcy chwalą się, że jest to tak zwany system Flash i to ma być anagram, nie pamiętam już dokładnie za czym on stoi, ale że niszczenie przeciwników nie jest oskryptowane, tylko proceduralne. Okay. A za tym idzie, twórcy ponoć dużo serca włożyli w modelowanie konkretnych tkanek, kości, organów, ubrania i to bardzo różnie reaguje na obrażenia. Czyli na przykład jak zombiaka polejemy kwasem, on się stopi w odpowiedni sposób. Jeśli młotem rozwalimy na przykład komuś głowę, no to w zależności od tego, gdzie ten młot uderzył, ona inaczej eksploduje. Są sytuacje, ja na przykład kataną się trochę bawiłem, nie byłem w stanie odciąć zombiakowi stopę, odciąć mu kawałek nogi, powyżej kolana, nogę praktycznie u miednicy. Ani razu nie ucięto tej nogi tak samo. Pytałem też twórców, okej, to jak tyle serca w to włożyliście, to czy możemy spodziewać się detali jak te sławne końskie jaja z Red Deada, bo gracze na to zwracają uwagę i to jest coś, co śmieszy. No i tutaj pojawił się niezręczny śmiech, że słuchaj, wymodelowaliśmy bardzo dużo organów, to nie jest ocenzurowane, ale nie o wszystkich organach chcemy teraz rozmawiać. Więc czy będzie się dało uciąć komuś jajo i rzucić w niego? Mam nadzieję. No dobra, a co jeszcze możemy powiedzieć o samej grze? Coś na przykład o, nie wiem, systemie rozwoju postaci, jak ma wyglądać, do czego możesz go przyrównać, cokolwiek. Wiesz co, mało siedzę w looter shooterach i raczej gram w RPG, że ten system jest taki bardziej typowy, powiedziałbym. Mm-hmm. Tutaj jest o tyle ciekawe, że mamy system kart, to znaczy każda z postaci na start ma mieć kilka swoich kart. Z czasem te karty zdobywamy, czy to w ramach fabuły, czy to w ramach sidequestów, czy chociażby eksplorując. I jak zaciąłem się pod koniec demo na takim bossie, to był taki clown, który miał takie szpony, on się regenerował jedząc tam jakieś zwłoki,
co leżały i też był odporny na ucinanie kończyn, bo twórcy mówią, że to specjalnie, żeby nie dały się tych samych taktyk stosować, no to zacząłem tymi kartami się bawić, bo co jest fajne, można robić respec praktycznie w każdej chwili. No i mamy kilka slotów i te karty, które dają różne rzeczy, od rzeczy bardziej pasywnych, po rzeczy bardziej aktywne, czy po prostu po zdolności. Na przykład miałem tam kartę w stylu cios specjalny, uderzasz o ziemię mocno i odpychasz przeciwników. Karta w stylu masz słabszy blok, ale kosztem lepszego uniku. Albo karta w stylu dostajesz plus 5% HP za ucięcie kończyny. I przez to, że właśnie się na tym bosie zaciąłem, mogłem coś tam szybko te karty pozmieniać i zrobić sobie bardziej agresywną postać. Nie udało mi się wprawdzie policzyć, ile tego jest, ale na oko widziałem, że tych kart będzie gdzieś tak ze 100, bo w oknie wyboru postaci były po prostu puste, czyli do 100 były puste okienka i z tego co wiem, 5% kart jest ekskluzywne dla postaci, a 95% jest dostępne dla wszystkich. Więc mówię, z jednej strony fajnie, że mamy tą dowolność, możemy się tym bawić, z drugiej strony boję się, czy to nie otworzy furtki na to, że po prostu będzie kilka buildów, które będą optymalne do wszystkiego i wszyscy będą grać tym samym. Tutaj też warto dodać, co-op będzie do 3 graczy, nie wiem czemu nie do 4, bo to jest taka magiczna liczba, jak myślimy na przykład o Back 4 Blood i tak dalej. Trochę tak, ale coraz więcej gier stosuje teraz 3-osobowe teamy typu Division, Rainbow Six Extraction, także to działa. Też. Raczej odnoszę wrażenie, że to jest właśnie kwestia tego, że po prostu gdzieś tam wyliczyli, że to fajniej wypada w praktyce, a nie dlatego, że po prostu nie chciało im się robić tego dodatkowego gracza. Warto jeszcze dodać, te umiejętności czasami są takie, powiedziałbym, nieludzkie. Ponoć ma być tak, że nasz bohater jest zatruty tym zombie wirusem, ale ma częściową odporność, przez co jest taką dziwną hybrydą. Znaczy w trakcie dema na jednym z etapów zauważyłem, że mam taki pasek furii, który się napełni. Po wycięciu obu gałek nagle wyrosły mi takie szpony jak Lady Deathstrike z X-Menów dwójki i przez chwilę byłem po prostu odporny na obrażenia. Tym moim maile po prostu mogę wszystko masakrować. Więc czuję, że to otwiera furtkę na dużo takich właśnie jakichś pseudo-zombiakowych zdolności. No dobra, to zanim jeszcze zapytam o w takim razie jakieś obawy, negatywy, to nie można uciec od tego porównania do Dying Lighta. Czy w tej grze są jakieś punkty styku między aktualną serią Techlandu, a tym, co teraz robi, mówisz, Dumbuster Studios? Czy w ogóle to są zupełnie inne gry i nawet nie ma o czym mówić? Szczerze, no, jeżeli nazwalibyśmy Dying Lighta sandboxem stawiającym na parkour z RPG-owymi elementami, to Dead Island jednak jest bardziej takim hack and slashem. No, sama w ogóle konstrukcja poziomów. Tutaj nie mamy od razu otwartego świata, tylko mamy takie dzielnice, takie większe otwarte lokacje, huby i będziemy z tego, co rozumiem, popularnie przechodzić do kolejnych. Też twórcy tam rzucali, że mają to być takie kultowe miejsca z Los Angeles, typu właśnie Venice Beach, Bel Air, Beverly Hills i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, to sama konstrukcja świata. Twórcy też podkreślali, o co też pytał chociażby kolega z Filmwebu czy z Spider's Web, polecam, pozdrawiam, bardzo miłe chłopaki. I oni właśnie pytali o fabułę i rozgałęzienia fabularne, o wybory i twórcy podkreślali wielokrotnie, że nie, tu nie będzie fabularnych wyborów, nie będzie dialogów, nie będzie żadnego systemu moralności, nic takiego. Może będą jakieś takie drobne różnice w dialogach w zależności od postaci, ale coś w stylu, że w cutscence będzie inne zdanie. Więc tak, to nie jest taki RPG, to nie jest taki otwarty świat i to, co w sumie trochę uprzedzam, co chciałeś pytać o te obawy, że boję się, że oprócz tej destrukcji zombie, robienia questów, kompletowania deku kart, zbierania, mają być jakieś sidequesty i tak dalej, ale boję się, czy to nie będzie troszkę za mało, czy to nie będzie nudzić, bo mówię, ja przez pół godziny bawiłem się super. Jak wracam dziś do pierwszego Dead Island, to jest coś, co uzależnia w tej pętli rozgrywki, ale znowu, jak ktoś nie lubi hack and slashy, ja trochę nie lubię hack and slashy, no to w pewnym momencie to rozwalanie i ten loot to może być za mało. Jeśli ktoś lubi taką rozgrywkę, spoko, ale tak, Dead Island to jest bardziej action RPG hack and slash niż Dying Light, który jest sandboxem z dużym naciskiem na eksplorację, wybory i fabułę. Okej, okay. Czy jeszcze jakieś poza tym obawy, czy raczej myślisz, że po prostu no, zobaczymy, co no chyba głównie to właśnie, że może być troszkę za mało do roboty. W sensie mówię, to, czego doświadczyłem, mi się podobało. Pytałem twórców o dalsze plany i powiedziano mi, że o, będziemy mieć endgame, mamy plany. No, zawsze twórcy mówią, że mają plany, w praktyce to wychodzi inaczej. Potem, jak gadałem z jednym z reżyserów, udało mi się troszkę bardziej dokręcić śrubę i chyba troszkę wylało się więcej wody niż powinno, bo dowiedziałem się, że postrzegają tą grę bardziej jako
taki start czegoś większego, taki origin story bohatera. Finał nie będzie tego domykał, to ma być start czegoś większego. Więc super, mam nadzieję, że tak będzie, tylko znowu, boję się, czy za mało będzie różnorodności w rzeczach pobocznych. I ostatnia rzecz, boję się, że dużo ludzi w Polsce tę grę na start skreśli, bo jednak no, my Polacy lubimy Stalkera, lubimy mroczne klimaty, jak gry są właśnie takie radosne, kolorowe, cukierkowe, no to to nie jest dla wszystkich. I spytałem twórców, słuchajcie, i załóżmy, że mam perspektywę tego polskiego konsumenta i mówię, sorry, dla mnie to jest Saints Row, nie podoba mi się to. Czy jesteście w stanie mnie przekonać? No i reakcja była taka, że słuchaj, to jednak jest o wiele mroczniejsze niż Saints Row, to jednak jest bardziej krwawe niż Saints Row i okej, stawiamy na dobrą zabawę, stawiamy na gore, na ten czarny humor, ale mimo wszystko jest tam jeszcze ten horrorowy duch. Będą jumpscary, będzie kilka mroczniejszych elementów, to zdecydowanie nie jest gra dla młodzieży, bo to jest bardzo krwawa i okropna, wręcz obleśna czasami gra, więc pożyjemy, zobaczymy. Mam po prostu nadzieję, że mówię, będzie więcej tej głębi, będzie więcej aktywności pobocznych i mam nadzieję, że fani pierwszego Dead Island nie skreślą tej gry na starcie, bo wydaje mi się, że jest tam kawał dobrej zabawy. No to by było na tyle dzisiaj. Gra nadchodzi prawdopodobnie w takim terminie, który się tutaj teraz pokazuje, bo ja nie znam daty premiery. Początek przyszłego roku. Więc na konferencji dzisiejszej Gamescomowej, jeśli ją oglądaliście, no to widzieliście trailer, u nas też się gdzieś pewnie przebijał. Także wypowiedzcie się w komentarzach, co wy sądzicie, czy czekacie, czy to jest to, co spełni te wasze 8-letnie marzenia o tym, czym może być Dead Island 2. No a w praktyce przekonamy się w takim razie w przyszłym roku. Dzięki bardzo. Dzięki też. We'll be right back.